Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmi i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Wiesz co, skończ mi już tę rozmowę. Nie podoba ci się, co mówię, prawda? Wiedźminowi nie wypada mówić takich rzeczy. Wiesz, co jeszcze ci się nie spodoba? Po próbie medalionu pojechałem prosto w rodzinne strony. Podziękować za wszystko ojczulkowi. Chciałbyś usłyszeć, co mu zrobiłem? Lambert, proszę. Myślałem, że pragniesz szczerej rozmowy. Ale dobrze, udawajmy, że wszystko jest w porządku. W drogę, miły druhu. Przyjaciele czekają.